miniony piątek szkoła podstawowa nr 1 w Nysie obchodziła wyjątkowe święto, 10. rocznicę nadania jej imienia kawalerów Orderu Uśmiechu. Główne uroczystości odbyły się w Nyskim Domu Kultury, a wziął w nich udział m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który w trakcie obchodów odznaczył placówkę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Order Uśmiechu, międzynarodowe odznaczenie przyznawane za działania przynoszące dzieciom radość. Order Uśmiechu jest bardzo ważnym odznaczeniem, bo on się wyróżnia od wszystkich innych. Różnych odznaczeń na świecie są setki, a może tysiące. Ale jest takie jedno jedyne, które jest przyznawane tylko i wyłącznie na wniosek dzieci. I od ponad 45 lat w taki sam sposób. Dzieci wnioskują, kapituła weryfikuje te wnioski, międzynarodowa kapituła i wybiera z tego tysiąca tych 5 najlepszych. Tych takich, którzy najbardziej są swoimi działaniami przekonywujący, że zmieniają realnie rzeczywistość na rzecz dzieci. Ten order jest wyjątkowy i czy go dostaje Ojciec Święty, czy dostaje go Dalaj Lama, czy dostaje go znany aktor, czy dostaje go babcia Sławińska spod Krakowa, która najpiękniejsze bajki świata dzieciom opowiada, to każdy zwraca uwagę na to, że on jest najsłoneczniejszy ze wszystkich odznaczeń, nie tylko ze swojego wyglądu. A o słoneczny wygląd orderu zadbała głuchołazianka Ewa Chrobak. Order Uśmiechu jest szczególnie bliski głuchołazianom. To w Głuchołazach powstał właśnie wizerunek Orderu Uśmiechu. Nasza koleżanka z Głuchołaz, moja serdeczna koleżanka Ewa Chrobak, jest projektantem tego orderu. Orderu, który od 10 lat dumnie nosi na swoich sztandarach szkoła podstawowa nr 1 w Nysie. Nic więc dziwnego, że w piątek świętowaniu nie było końca. Główna część uroczystości odbyła się w Nyskim Domu Kultury, który od dawna współpracuje z placówkami oświatowymi w Nysie. Obchodzimy 10-lecie nadania szkole podstawowej nr 1 imienia kawalerów Orderu Uśmiechu. Zjechali zaproszeni goście, m.in. kanclerz międzynarodowej kapituły Orderu Uśmiechu, na którego bardzo liczyliśmy i jak zwykle się nie zawiedliśmy. Jak mogłoby tutaj mnie nie być i jakbym mógł nie skorzystać z tego zaproszenia? Jak się okazało, Rzecznik Praw Dziecka nie tylko zaszczycił uroczystości swoją obecnością, przywiózł także wyjątkowe odznaczenie dla Nyskiej Jedynki. Na scenie została nam wręczona honorowa odznaka za zasługi ochrony praw dziecka. To ogromne wyróżnienie dla całej naszej społeczności, dla całej naszej placówki. Ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka, Infantis Dignitatis Defensori, jest to odznaczenie przyznawane przez Rzecznika Praw Dziecka dla osób i instytucji szczególnie wyróżniających się w ochronie praw dziecka. Jest to odznaczenie państwowe, ustanowione decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To był jednak wyjątkowy dzień nie tylko dla Nyskiej Podstawówki, ale także dla wicedyrektor szkoły Jolanty Gawlik-Kutowskiej. Pani wicedyrektor była w trójce kandydatów do medalu uśmiechu, naszego szkolnego święta. Nie order uśmiechu, a medal uśmiechu. Nie sok z cytryny, a sok z grejpfruta. Z okazji 10-lecia postanowiliśmy, że takie właśnie odznaczenie tym naszym szkolnym medalem będzie ogromnym wyróżnieniem. Myślę, że to już będzie tradycja szkoły. Mam nadzieję, że jest to takie dostrzeżenie tego, że przychodzi się do szkoły codziennie w gotowości takiej do niesienia pomocy dzieciom. Bardzo niedobry był ten sok grejpfrutowy? Nie, ja lubię grejpfruty. Lubię ten słodko, taki gorzki smak. Po oficjalnym ceremoniale przyszedł czas na występy artystyczne. Szkoła podstawowa nr 1 w Nysie ma w tym roku wiele powodów do świętowania. Niedawno mówiliśmy o sukcesach sportowych placówki. Już niedługo szkoła będzie obchodzić także 70. rocznicę powstania.